W jaki sposób mogę monitorować pracę instalacji? Po zakończonym montażu instalacji fotowoltaicznej oraz połączeniu falownika z internetem, monitorowanie pracy systemu umożliwia aplikacja SolarMem. W dzisiejszym odcinku opowiemy o możliwościach, jakie otrzymujemy wraz z aplikacją. Na sam początek wejdź na stronę home.solarmen.cn i zaloguj się przy pomocy danych utworzonych przez koordynatora wsparcia technicznego SolarSpot. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany na stronę główną aplikacji SolarMen. W pierwszej kolejności ujrzysz zakładkę Szczegóły. Znajdziesz tu informacje takie jak aktualna moc pracy instalacji, dzienną, miesięczną, roczną oraz całkowitą produkcję i oszczędności określone na podstawie średniej stawki zakupu energii elektrycznej. Poniżej te same informacje przedstawione są w formie wykresów, na których z łatwością wybierzesz odpowiednie parametry. Aktualizacje w aplikacji SolarMen zależne są od jakości połączenia internetowego oraz bezpośrednio od serwisu monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej SolarMen. Przejdźmy do zakładki Szczegóły instalacji, w której widnieją podstawowe dane dotyczące naszej instalacji. Między innymi informacje o typie instalacji, jej pojemności, kącie pochylenia czy metodzie zwrotu. Kolejna zakładka Urządzenie przekaże nam informacje o statusie pracy falownika i data logera oraz jakości połączenia internetowego. Klikając na urządzenie, przejdziemy do podstrony, na której umieszczone będą szczegółowe dane wybranego komponentu. W zakładce Alarmy znajdziemy ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości. Nie wszystkie alarmy sygnalizują niepoprawną pracę instalacji, błąd ze strony montażu lub samego urządzenia. Wpis alarmowy pojawi się również w przypadku wszelkich zmian po stronie operatora energetyki, przerw w dostawie prądu oraz zmian po stronie częstotliwości i napięć w sieci. W prawym górnym rogu strony, po przejściu w ustawienia, mamy możliwość m.in. zmiany hasła czy ustawienia zdjęcia profilowego. Co jeszcze powinienem wiedzieć, korzystając z aplikacji do monitoringu? Każda zmiana dostawcy internetu, hasła lub routera spowoduje rozłączenie urządzenia z siecią bezprzewodową. W przypadku podjęcia próby ponownego połączenia falownika z internetem, prosimy o kontakt z koordynatorem wsparcia technicznego SolarSpot w celu uzyskania instrukcji konfiguracji. Nasza firma nie jest w stanie wpływać na możliwości programu SolarMen. Korzystamy wyłącznie z możliwości monitoringu na zasadach objętych w regulaminie aplikacji. Aplikacja dostępna jest również na telefonach komórkowych. Aktualnie nie ma możliwości wyboru języka polskiego w aplikacji mobilnej. Napiszcie w komentarzu, czy monitorujecie pracę swojej instalacji. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, aby być na bieżąco. Tygodnia pełnego energii. Cześć!